A teraz na scenę zaproszę młodzieżową grupę teatralną Młodzi Artyści, którzy działają przy Ośrodku Kultury w Rybnicach, filia w Lubczy. Młodzieżowa grupa spotyka się od 2 lat. Być albo nie być zakochany. Oto jest pytanie. Pamiętacie ten chwila, śmieszny człowiek? Gdy zaburzyli, bez to czegoś pewnego. Szkoda tylko, że miłość się zdziwiła. Co miłość, to dramat Romeo i Julia. On przebija się sztyletem, ona wypija truciznę. Hamlet i Ofelia, on ginie w nieuczciwym pojedynku, ona topi się w stawie. Otello dusi tylko z pozoru swoją niewierną żonę. To znaczy dusi naprawdę, ona jest niewierną z pozoru. Lektury z punktu naszego widzenia bezużyteczne. Nie znajdziecie tych odpowiedzi, jak wyznacie przy niej miłość. Nie załamujcie się jednak. Nie wszyscy byli takimi zaantropami. A jeśli ich teksty trochę poprawić, zaadoptować do naszych czasów, to zresztą zobaczcie sami. A wszystko zaczęło się od drama. Adamie! Hej, Adamie! Tylko proszę się nie broń, a ja wyjmę ci żebro. Co? Żebro? Nie pojmuję! Dlaczego żebro właśnie? Żebra stworzyć niewiastę, twojego życia gwiazdę. Nie pomogą wykręty, żebro będzie wyjęte. Moje niedoczekanie, jak to ojciec Adam historyczne śluby składa. Klę się na orka Fredrę, na cycorę i wiedej, na Arkę, na wierzchę Babę, na Warszawę i Wawę, na Propończyki i Klarce, na Balady i Romance, na serca, sercu, serca, na walce i na scherca, na Astryka i Kopernika i wszystko, co z tego wynika. Za żadne kule srebra nie dam sobie oj żebra. Co to jest żebra, żeby chodzić bez żebra? Nawet zwyczajna zebra nie oddałaby żebra. Szlak trafia część się febra. Ja miałbym stracić żebra? O mnie pomysłu nie brak, żeby nie stracić żebra. Niestety, proszę panów, nie mam więcej sloganów. Adamie, ja cię złamię. Oddaj żebro, Adamie. Nie! Daremne żale, próżny trud, bezsilne przedsięwzięcia, zbytecznych żebrak żaden cud nie zbawi od wyjęcia. I tak mimo sprzeciwu Adama na świecie pojawiła się Ewa. Ewa! 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 Już jestem. To się nazywa wejście. I oto ona, a za nią odwieczny dylemat. Jak mam do siebie przekonać? Może na sposób dramatyczny? Kochanka, gdzie kocham nad życie, nad siły. I będę tu, tam i będę mimo nie. A może tak w dramatach ludowych? Ty serca i szkół mi nie składasz, bo ja biednie. Gałganiasz. Nie, nie, nie. A tak w komedii? Pani, ja nie adwokat. Mam być zapewniony. Prawość, a wielką miliony. To może poszczytkować, albo biesiadnie.
żeby jechać po sobie w Poznań, a ci na tym zależy? Nie, 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 nie. A jeśli ty kino? Chyba ci wszyscy to mówią, ale ty musisz na tego ciebie lata, bo to jego się jest obalający. No. No. Ty zamiast subtelną notkę mięty, nie jesteśmy dorosłymi. Nie musimy się całe życie samotnie. We wszystkich tych sytuacjach zakładamy, że ona jest tak porażona naszą elokwencją, że nie jest nam w stanie powiedzieć nic, co by pomieszało nam szybki, ale może zdarzyć się inaczej. Już księżyc wszedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za bodem. Czemu? Czemu ty, dziewczyna, pod diabolem stoisz? Za ciebie miał nas poszukać do tego. Czemu ty, dziewczyna, pod jaworem stoisz? Słowo mnie nie grzeje, deszczu się nie boję, na jaśnienka czeka, pod jaworem stoję. Siedzę, siedzę. Pod jaworem siedzę. I cały trud na nic. Ale może tak, kocham cię, kocham najlepiej przed tym potem, jak nikt na świecie, tak nie kocham ani Dante, ani Bożuła, miłość. Czy ty rozumiesz, co to jest miłość? Rozumiem. To psychiczna hipermetamorfoza, prowadząca do hiperkinestezji, co w konsekwencji daje angiopatyczną neurastenię. No i masz za swoje, ale to nie odpowiem. Kiedyś byłem w ślichateku, kiedyś miałem dwoje szczęki. Bym cię po raz pierwszy ujrzał, dziś mi dostał tylko trójną. Śluczne ziemy, śluczny świat, lecz ty moja, tyś mój kwiat. Ciebie, twoja